Cieszę się, że mogę z Wami dzielić się Bożym Słowem. To jest w ogóle zaszczyt, kiedykolwiek człowiek może się dzielić Bożym Słowem. I mogę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, co zrobił dla mnie Jezus. I jaki naprawdę jest Bóg. Dla mnie to jest takie miejsce, w którym... miejsce, gdzie zbierają się ludzie, mocne ludzie, to jest miejsce, gdzie można doświadczyć Bożej obecności. Amen? To jest niesamowite, że możemy doświadczyć Bożej obecności. Wstańmy, bardzo proszę, dobrze? Wstańmy i chciałbym, żebyśmy podziękowali Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Tobie za to, że jesteś dobrym Bogiem. Za to, że jesteś Bogiem, który jest niezmienny, który jest wciąż ten sam, który był, jest i będzie ten sam. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas, za czas, gdzie będziemy mogli słuchać Twojego Słowa, gdzie będziemy mogli dzielić się tym, co Ty zrobiłeś, Ojcze, w życiu moim, w życiu mojej rodziny, Ojcze. Ojcze, wywyższamy Ciebie tutaj, wywyższamy Ciebie, cudowny Jezus. Amen. Amen. Kochani, usiądźcie, ja chciałem, żebyśmy mogli dzisiaj posłuchać tego, co zrobił Bóg w moim życiu. Ja Wam troszeczkę opowiem o tym, co zrobił Bóg w moim życiu, ale też bym chciał, żebyśmy mogli opierać się na tym, co mówi Boże Słowo. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę Boże działanie jest zawsze ściśle związane z Jego Słowem. Słowo Boże mówi, że Pan nie czyni nic, jeśli nie objawi tego najpierw swoim sługom prorokom. Amen? Tak mówi Boże Słowo. Czyli Bóg, zanim cokolwiek zrobił, lub też zrobi, to obwieścił już to dawno temu. Jest taka wielka Boża prawda, że Bóg chce, aby byli wszyscy zbawieni i doszli do poznania prawdy. Wiecie, to jest taka Boża zgoda. Jak czasami zastanawiasz się, czy Bóg chce, aby ktoś był zbawiony, to ja chcę, żebyś swój wzrok zwrócił na Boże Słowo. I Boże Słowo mówi tak, że Bóg chce, aby wszyscy byli zbawieni, tak? I doszli do poznania prawdy. To jest Boża wola. Bóg nie ma swoich ulubieńców. Bóg nie ma ludzi, którzy mu się bardziej podobają, ale mu się mniej podobają. Nie wiem, jak kojarzycie takie miejsce, kiedy Jozue zobaczył anioła wojsk Pana i mówi, z kim jesteś, z nami czy z naszymi przeciwnikami. A anioł mówi, ani z wami, ani z waszymi przeciwnikami. On mówi, ja tutaj jestem, bo Bóg jest prawdą, ja przychodzę do prawdy. Ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć o tym, że Bóg jest absolutną prawdą. I to, co On robi z człowiekiem, to jest to, że doprowadza tego człowieka do konfrontacji z prawdą. Diabeł jest kłamcą. Diabeł jest zakłamany i niesie tylko kłamstwo. Cokolwiek proponuje diabeł, to jest kłamstwo. W mniejszym lub większym stopniu. Bóg jest prawdziwy i proponuje tylko prawdę. I kiedy On przychodzi, to człowiek zaczyna być konfrontowany z prawdą. Jest takie miejsce w Biblii, kiedy Jezus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają. Jedni mówią, jedni cię uważają za takiego proroka, inni za takiego proroka. Jezus zwraca się bezpośrednio do nich, a wy za kogo mnie uważacie? I Piotr mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I on mówi do Piotra, Piotrze, Ty jesteś błogosławiony, bo nie ciało i krew Ci to objawiły, że tego się nie dowiedziałeś w naturalny sposób, tylko Ty przyjąłeś to objawienie. Ty jesteś Chrystus. Chrystus to znaczy namaszczony. To słowo, Chrystus, znaczy dokładnie pomazany, namaszczony. Czym namaszczony? Namaszczony Duchem Świętym, wysłany przez Boga do wykonywania zadań. Jezus Chrystus przyszedł na ziemię tutaj, aby wykonać Boże zadanie. Jakie zadanie? Aby ludziom objawić Ojca, aby ludzie mogli zobaczyć, że jest Ojciec, ktoś, kto ich bardzo kocha, ktoś, kto nie jest jakimś tam Bogiem daleko, tylko tatusiem blisko. Pamiętacie, że Jezusa najczęściej rzucali kamieniami, jak mówił na Boga tata. Wiecie, jak mówił Pan, jak mówił, to nie było problemu, ale jak mówił tata, Abba, Abba. Wiecie, to jest po żydowsku tatuś. To oni w niego kamieniami rzucali, jak mogli.
chce dowiadać Ojca i przyszedł nam załatwić wejście do nieba. Po co Jezus przyszedł na ziemię? Jezus przyszedł objawić Ojca i załatwić ludzkości wejście do nieba. Po to przyszedł Jezus. Jezus nie przyszedł, aby osądzić ludzi, tak? Tylko stworzyć możliwość dotarcia do tatusia. Po to przyszedł Jezus. I ktoś, kto rodzi się na nowo, a opowiem wam zaraz o tym, jest to człowiek, który skorzystał z tej drogi dotarcia do tatusia. Ja dzisiaj jestem pastorem kościoła, jestem ewangelistą, nauczycielem Bożego Słowa. Położyliśmy swoje życie, żeby głosić Ewangelię, żeby przyprowadzać ludzi do Boga, żeby uczyć ludzi, jak wzrastać w Chrystusie. Ale tym, kim jestem dzisiaj, jestem w wyniku tego, że spotkałem się z Ojcem, spotkałem się z Tatą, poznałem mojego Tatę. Rozumiesz? Kiedy poznałem Tatę, moje życie absolutnie się zmieniło. Uważam, że jednym z największych problemów obecnego czasu, w którym żyjemy, to jest duch sieroctwa, który jest na świecie. Ludzie są sierotami. Sieroty takie chodzą po ziemi, nie bardzo wiedzą, na kim się oni mogą oprzeć, na kim się mogę oprzeć, tak? No, póki nie poznasz Taty, to się na nikim nie możesz oprzeć. Możemy szukać sobie różnych autorytetów, ja też szukałem całe życie różnych autorytetów, ale dopóki nie poznałem Boga jako Tatę swojego, to wszystkie te autorytety były zawodne. Wiecie, mój ojciec był alkoholikiem, był to człowiek, który pił i nie był dla mnie, on może nie był bydlakiem jakimś ostatniego rzędu. Nigdy nie widziałem, żeby tam ubliżał mamie, nigdy nie widziałem, żeby mamę bił. Natomiast widziałem, że jest non-stop nachalony jak autobus. I w związku z tym nie był dla mnie żadnym autorytetem. Jak może być dla ciebie autorytetem ktoś, kto leży pijany dzień w domu albo wychodzi z koszem na śmieci i wraca za 6 miesięcy? To nie jest autorytet. To nie jest dla ciebie ktoś, na kim możesz się oprzeć. Bo albo go nie ma, albo jest pijany. I ja szukałem autorytetów. Dlaczego szukałem autorytetów? Bo ja czułem się osamotniony, czułem się sierotą. Nie miałem kogoś, na kim mogę się wesprzeć. Moja mama chorowała na 2 etaty, żebyśmy mieli co jeść. A ojciec przychodził, jeszcze wynosił z domu i chlał. I ja zawsze szukałem kogoś, kto będzie silny, kto będzie mógł mi podać rękę. Wiecie co, nie ma kozaka, nie ma takiego człowieka na ziemi, który by nie chciał mieć obok siebie kogoś, kto będzie od niego silniejszy, tylko tak silniejszy pod tym względem, że nie dominujący, tylko silniejszy i będący dla niego jakoś tam ustoją. Każdy potrzebuje nas tego. Słuchajcie, my potrzebujemy czuć się akceptowani, to jest wielka prawda. Jak się nie czujesz akceptowany, to się źle czujesz i to. My potrzebujemy być kochani, potrzebujemy być akceptowani, potrzebujemy, żeby ktoś nas objął, żeby ktoś nas pocałował, poklepał po plecach, powiedział, jest w porządku, tak? Jest w porządku. Diabeł przychodzi do twojego życia. Czy tobie diabeł kiedyś powiedział, że jest w porządku? On zawsze przychodzi i ci wyciąga wszystkie brudy w życiu. On pokazuje ci, jaki jesteś cienki, jaki jesteś słaby, ile ci jeszcze brakuje. Rozumiesz, co chodzi? On przychodzi dalej i mówi, ty nie jesteś taki święty. Ja mówię, ty w ogóle nie jesteś. Ja nie jestem taki święty, a ty jesteś w ogóle nieświęty. On przychodzi i po co przychodzi diabeł do życia człowieka? Żeby kraj zaczynać i wytracać, tak? On przychodzi po to, żeby nas pognębić, żeby nas zdołować, żeby nas wsadzić w kanały różne. Rozumiesz? Jednego w kanał taki, drugiego w kanał inny. I ja miałem takie życie. Ja byłem bez przerwy prześladowany, bo to oczywiście sobie z tego nie zdawałem sprawy przez diabła. On prześladował mnie sieroctwem, on prześladował mnie taką małością. Ja się czułem zawsze gorszy. Rozumiesz, o co mi chodzi? Zawsze gorszy. Jak człowiek nie ma autorytetu w życiu, to się zawsze czuje gorszy. Ja spotykam różnych ludzi, ponieważ dużo głosimy i w szkołach, i w różnych innych miejscach. Wiecie, to spotykam młodzież, która ma bogatych rodziców, prawda? Ale oni mają kompleksy, mają deficyty. Niby mają wszystko, tak? Ale mają deficyty. Spotykam innych, których rodzice piją i oni też mają deficyty. Diabeł jest fachowcem od ładowania człowieka w różnie deficytowe miejsca. Bo
nie miał, rozumiesz? Żebyś nie miał w różnych dziedzinach życia. Żeby ci zawsze było źle, tak czy inaczej. Jak cię nie może załatwić depresją, tak? To cię załatwi, proszę ciebie, jakąś inną, to cię pychą załatwi. Czymś cię zawsze chce załatwić. I tak naprawdę człowiek nie ma na kim się oprzeć. Póki co, póki nie pozna Boga. I Bóg przychodzi tu na ziemię, przed na ziemię jako Jezus Chrystus, otwierając nam do siebie drogę, drogę do prawdziwego miejsca ojcostwa, do prawdziwego, do miejsca, w którym my nareszcie możemy być zaakceptowani, w którym my nareszcie możemy zacząć czuć się jak prawdziwi synowie. Wiecie, chodzę z podniesioną głową, jestem szczęśliwy, nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę, nie mam żadnych kompleksów, niczego mi nie brak. Dlaczego? Znałem tatę. Poznałem tatę. Poznałem kogoś, kto mnie kochał. Poznałem kogoś, kto objął mnie i powiedział: Artur, jesteś wartościowym człowiekiem. Ja poznałem drogę do tego taty. Drogę, którą jest Jezus Chrystus. Ale wtedy, kiedy byłem młodym człowiekiem, nie znałem tej drogi. Nie znałem, nie miałem możliwości żadnych. Wiecie, ja miałem 17 lat, zabiłem człowieka. Trafiłem do więzienia, mając 17 lat i 6 miesięcy. Ja najważniejsze urodziny w życiu człowieka, 18 urodziny, spędzałem w więzieniu na Mokotowie, na Rakowieckiej. Już mając kilka miesięcy za sobą więzienia. Wróciło mi 25 lat. Mój tata przestał pić, słuchajcie, opamiętał się, ogarnął się. Zobaczył, że coś spapra w swoim życiu. Zobaczył, że no wiesz, syn trafił do więzienia i może wyjść za wiele lat. Zaczął robić wszystko, żeby wyciągnąć z tego więzienia. Założył firmę, zaczął nieźle zarabiać. Wziął jednego z najlepszych adwokatów w Polsce. Zaczął dawać łapówki wszędzie, gdzie mógł. I ja w konsekwencji dostałem 8 lat za zabójstwo. I wyszedłem po 2 latach i 8 miesiącach na wolność. Dlaczego? Dlatego, że odbyłem 1/3 kary, takie było prawo, a mój ojciec dawał kasę wszędzie, gdzie mógł, żebym wyszedł. I ja wyszedłem. On chciał odpracować, rozumiesz? On chciał odrobić to, co spadł w swoim życiu. I w moim sercu już zaczął powstawać taki obraz, jakiś obraz miłości do tego człowieka, bo ja go nienawidziłem, wiesz? Ja miałem nienawiść do niego. Ale coś zaczęło się we mnie rodzić, coś takiego, że on jednak jest, on mnie kocha, on zaczął na widzenia przyjeżdżać do mnie. On nigdy nie powiedział tak, przepraszam cię, czy coś w tym rodzaju, absolutnie, ale swoim zachowaniem dawał mi do zrozumienia, że on mnie przeprasza, że on chce, jakby zmienić swoje życie. I teraz ja wychodzę na wolność, natomiast miesiąc przed moim wyjściem na wolność mój tata ginie w wypadku samochodowym. Jechał podpisać kolejny kontrakt i rozbił się samochodem, ciężarówka na nich jechała. I wiecie, we mnie runęła każda, wszelka forma dobra. Ja